uważamy, że obecne władze mają tyle nienawiści, tyle kłamstwa w sobie, że śmiem powiedzieć, że tak podzielili naród i jeszcze bardziej chcą podzielić, że śmiem powiedzieć, że to nie było zrobione specjalnie. Jeżeli chodzi o ten atak, po prostu, który pan mówi, co weszła ekipa i była taka akcja z policją, co gdyby ten dziewczyna, jeżeli znowu manipulacja, bo ja przeglądałem cały bardzo uważnie ten film, weszła dziewczyna, stała w kolejce, chciała uzyskać informacji, nie chciano jej wpuścić, usiadła pod drzwiami, zaczęto ją ciągnąć za nogi, a może weźmie to w ten sposób, że ona poszła się poinformować, chciała jakiś przekaz zrobić na spokojnie i później poszły emocje. Ja to tak odbieram, bo tam oglądając ten materiał poszły emocje. Ona bardzo grzecznie stała w kolejce, ona chciała wejść. Dlaczego inni wchodzą, a ona nie mogła wejść zapytać? Jakby pan się poczuł wchodząc ze sklepu, gdy ja stoję jako ochrona, kolega wchodzi, a pana po prostu nie wpuszcza. Bo pan odbudzi skłamanie. Tak, a pana nie wpuszczam, bo nie. Bo nie i tyle. I dziękuję. Jak pan się poczuł jako osoba? W tych ludziach poszła po prostu tam emocja. Ja też nie uważam, że może niepotrzebnie, bo musimy to robić na wysokim po prostu poziomie, czyli i zapytać, przedstawić dokumenty, ale sam wiem po sobie, że gdzieś te emocje w człowieku po prostu są. I dlatego są te niepotrzebne, tak podkreślę, niepotrzebne sytuacje. Mówi się o, znowu użyję tego sformułowania, antyszczepionkowcach, którzy negują koronawirusa. Czy panowie negują istnienie i zagrożenie związane z koronawirusem? Ja bym chciał powiedzieć, że nikt nie kwestionuje tego, że są bakterie, wirusy na świecie, natomiast kwestionujemy siłę przekazu medialnego, ponieważ na nasze myślenie, na nasze rozmowy, na naszą logikę jest nadinterpretacja tego. Zobaczcie państwo, nas było około 30 do 100 tysięcy ludzi na tym Śląskim Marszu Wolności. Przyszliśmy pokojowo, do policji nikt nie używał żadnych wulgarnych słów. Stosowano się do naszych poleceń przez megafony podawane, żebyśmy udrożnili drogę dla karetek. Powiedział pan 100 tysięcy? 30 do 100 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć. Nie liczymy to jakoś po prostu, ale nie jesteśmy w stanie. Ale jesteśmy bliżej kwoty 30. Dużo się zdań pojawia, że do 100 tysięcy mogło być nawet. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj precyzyjnie podać. Natomiast przy takiej masie ludzi marsz szedł pokojowo. Nie było żadnej interwencji policji. Nie zatrzymała nas. Nie było wezwań do rozejścia się. Nie było użytych żadnych środków przymusu bezpośredniego. Marsz był pokojowy, był pięknym popisem organizacyjnym. I teraz wracając do pana pytania, nie negujemy tych wirusów, bakterii, natomiast medialnie jesteśmy okłamywani, oszukiwani i media nie wypełniają przepisów prawa prasowego artykułu 3 i 6 ustawy radiofonii i telewizji. Nie podają prawdy społeczeństwu. Jeżeli ta prawda będzie pokazywana i mówiona tak jak jest, jak wygląda sytuacja, jakie są badania naukowe, wiedza naukowa, to wtedy będziemy mądrzejszym narodem i nie będziemy się tak bali samych to siebie. To jaka zdaniem panów jest ta prawda o koronawirusie? Czy on jest śmiertelny? My jeszcze nie mamy kolejnej mutacji w Polsce, ale już dociera informacja, że jest bardzo śmiertelna. I ta panika, która jest podawana przez media, mamy taki artykuł z przedwczoraj, czy z wczoraj z Opola, to już oddziaływuje na ludzi, że się boją. Boją czegoś, czego nie znają. Ja akurat znam koronawirusa, byłem w szpitalu przez 9 dni, w szpitalu tymczasowym w Katowicach. Zawsze mi się wydawało, że jestem okazem zdrowia. Rzadko kiedy chorowałem, trzymałem się bardzo dobrze i mocno, a koronawirus tak mnie zmógł, że w 2/3 zajętości płuc trafiłem do szpitala i modliłem się trochę o dobrą śmierć. Udało się dzięki lekarzom, dzięki Bogu z tego wyjść, ale koronawirusa nigdy bym nie zanegował. Nam chodzi tylko o to, że środki nie są adekwatne. Przekaz medialny nie jest adekwatny do tego, jaka jest prawdziwa sytuacja. Gdyby szpitale pracowały na 100% wydolności swojej, wtedy mniej osób by zmarło w Polsce i leczenie przebiegałoby na wyższym poziomie. Nie było racjonalnego powodu, żeby zamykać szpitale, oddziały i tworzyć stricte dedykowane szpitale tymczasowe czy poświęcone na COVID-a. Po prostu... To miał pan to szczęście, że trafił pan do szpitala, bo ja... Mając bardzo wysoką gorączkę, byłem w ośrodku zdrowia i otwarto mi okno i wyrzucono mi karteczkę po prostu, przy 39 i parę więcej, wyrzucono mi karteczkę i powiedziano, że mnie nie przyjmą, ponieważ mam gorączkę. Więc wie pan, szacun dla pana, pan to przeżył. Pan ma pewne doświadczenie, ale ja mam również doświadczenie, gdzie idę po pomoc do służby zdrowia, drzwi są zamknięte, jest zimno, pada, stoją ludzie na zewnątrz, tak?
i otwiera się, nie otwiera się okno, uchyla się okno i pani w białym szarfoczku wyrzuca panu kartkę i mówi, że nie przyjmie, mogę zadzwonić przy gorączce. Czas nas niestety nabił. Ostatnie zdanie, panowie, jakieś? Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyszły, przyjechały na Śląski Marsz Wolności. Jest nam bardzo miło i pokazaliśmy wyraz tego, że jesteśmy scalonym, zjednoczonym narodem, że to my mamy prawo mówić, czego chcemy w Polsce i chcemy, jaka ta nasza ojczyzna ma być. Po prostu to jest duża zasługa nas wszystkich i łączność tych ludzi, wymiana poglądów, przyjacielskie powitania, czas spędzony wspólnie, to nas bardzo wzmocniło. Także wszystkim dziękujemy. A ja chciałem tylko Iwonsze podziękować również wszystkim ekipom, które przyjechały, wszystkim ludziom, którzy przybyli i powiedzieć, że organizatorami byli wszyscy. Nie było liderów, organizatorami byli wszyscy przybyli po prostu na ten marsz. I następne, które będą, również będą odbywały się w ten sam sposób i również będziemy demonstrować i wypowiadać swoje opinie zgodnie z prawem. Bardzo dziękuję Państwu. Moim gościem byli panowie Szczepan Krzewicki, przepraszam, i Paweł Dankiewicz, jedni z organizatorów Wielkiego Śląskiego Marszu Wolności. Dużo zdrowia. Dziękujemy za wzajem i wszystkim Państwu dziękujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Przede wszystkim zdrówka. Dziękuję. Do usłyszenia. Także anioły tutaj, anioły te są ci, co głoszą prawdę bezinteresowną. Naszego Ojca Króla, który żyje, Immanuel, Ojciec w niebie, Bóg znamy. Chrystus żyje prawdziwie, zmartwychwstał, gdy został zamordowany, Łotr na prawicy uwierzył, będzie skrzeszony w raju na ziemi, bo on nie poszedł do nieba. Chrystus poszedł po trzech dniach zmartwychwstał, nie był w piekle, tylko był w grobie 3 dni. Kościół rzymskokatolicki przekłamał, trupa na patyku powiesił, to było drzewo zielone, przepraszamy za krzyże. No i Chrystus teraz przychodzi, przez 2000 lat czekał, bo były sądy świata, Jana 12 rozdział 31-32, teraz odbywa się sąd nad tym światem i teraz są właśnie wyroki, albo życie w prawdzie, w miłości Chrystusowej, i koniec kłamstwa. Wszyscy, cały świat jest zakłamany, telewizja kłamie, a to są szczerzy ludzie, anioły, bo każdy, Mateusz 24:31, jest aniołem, gdy głosi prawdę, bezinteresownie prawdę Chrystusa Króla, który w jego prawdzie miłości będzie te królestwo, bo wiara, nadzieja i miłość, ale miłość z połączeniem dopiero z prawdą Chrystusową wyzwala. Galacjan 5:1, wolność prawdziwa jest w Chrystusie i on przez aniołów właśnie sądzi ten świat, bo Chrystus już nie przyjdzie nigdy. On przyszedł teraz dla tych, co go oczekują, Hebrajczyków 9:28, i przez szczerych, którzy mają w sercu właśnie Chrystusa, jego odbicie, bo co w sercu, to na języku, i po uczynkach ich poznacie. I spokój, Chrystus mówi, ja wam daję spokój Boży, nie ten pokój kuchnia, tylko spokój, nie jak świat daje, Jana 14:27. No i w tej prawdzie, w miłości w Chrystusie właśnie, to się oddzieli pszenica od plew, to nie jest żadna tam, Chrystus dopuścił to, co się dzieje, ale to jest próba wiary, objawienie 3:10, no i Chrystus działa i ta pszenica musi wyjść, bo to jest czas Chrystusowy. Objawienie 20 rozdział od 1-6, błogosławimy wszystkich. Sądy się kończą, będą wyroki. Życzymy, by każdy uwierzył w prawdę Chrystusa i w jego prawdę, on jest prawdą. Miał 10 przykazań w sercu, Hebrajczyków 8:10, bo jak będą doskonałe rodziny, mężczyzna, kobieta i dzieci, to nie będzie potrzebne tych innych formacji, instytucji, które teraz właśnie robią zamieszanie i na siłę wciskają znamie bestii, objawienie 13 rozdział. Także ten ucisk psychiczny już jest i Izajasza 66:8 i na Syjonie w Słowie Bożym baranek czeka. Objawienie 14 od 1-5 to są ci, co się nie skalali z religiami, czyli z kłamstwem. 2 Koryntian 6 rozdział od 1-18. Chrystus ma synów Bożych i córki, on jest Bogiem Wszechmogącym. Tylko w imieniu Jezus, czyli Manuel, jest zbawienie. Dzieje apostolskie, 4 rozdział od 10-12. Bo Izajasza 7:14 Immanuel, Mateusz 1:23 Immanuel i Jana Ewangelia 1 rozdział 47-49. Król Izraela. On jest królem jedynym sprawiedliwym, bo pierwszym królem w Izraelu był Saul. Salomon, Dawid, ale Chrystus jest królem jedynym sprawiedliwym, świętym, doskonałym, nieśmiertelnym. 1 Tymoteusza, 1 rozdział od 15-17.
I on przychodzi w jego prawdzie, miłości i sprawiedliwości i daje życie wieczne. Chrystus nie odbiera nikomu życia i nie kłamie. U Boga jest wszystko możliwe, jest niemożliwą rzeczą, by Bóg skłamał. Jana 8:44. Kto kłamie, nie służy Bogu prawdy. Jana 14:6. Chrystus jest wąską drogą, prawdą, drogą i życiem. Dla zwycięzców, objawień 27:7. W prawdzie, Jana 16:33. Bez udziału przemocy fizycznej. W prawdzie, poprzez wiarę, posłuszeństwo dla Chrystusa, prawdziwego wodza, króla, Ojca z nieba, Immanuela. Rzymian 8 rozdział. Jest zwycięstwo w duchu i prawdzie. Dla prawdziwych czcicieli. Jana 4 rozdział od 14 do 24. Błogosławimy wszystkich.